Siemanko moi drodzy, pobudeczka. Wstaliśmy, rysznic, włosy wet, czyli mokre, tak? Wet, mokre. Pierwsza lekcja angielskiego, pierwsze słówko już dzisiaj nauczone. Dobrze, idziemy, zrobimy sobie śniadanie, ale najpierw pójdziemy po produkty, żeby kupić i zrobić z nich śniadanie, tak? A później wiesz co będzie? Kolejny piękny dzień. Zapraszam cię do niego razem ze mną. Kolejny piękny dzień. Zapraszam cię do niego razem ze mną. Zapraszam, dobra, proszę, chodź, chodź. Przodem, przodem, proszę bardzo. Moi drodzy, co więcej do szczęścia wam jest potrzebne rano? Oprócz kawki i tych tak kanapeczek z łososiem, pomidorkiem, rukolą, awokado i serem. No powiedz, co więcej jest do szczęścia potrzebne? Przecież to jest piękne. Jesz takie śniadanie, za 2 godziny wzbudza ci się taka energia, że w twoich żyłach płyną po prostu tony, żeby nie powiedzieć, że setki tysięcy ton siły. Te kanapki się właśnie teraz na mnie patrzą i pytają, gdzie jest nasza koleżanka jajecznica. Ja zatem odpowiadam, że byłem w sklepie i niestety, może stety, może niestety, ale nie było jajek zerówek. A to są jedyne jajka, które mogę zjeść ze sklepu, tak z czystym sumieniem. Więc moi drodzy, nie kupiłem żadnych, bo były dwójki, a dwójki to już jest taki sort, że... Jeśli nie wiecie o co chodzi z numerkami, każde jajko ma na sobie kod. I od cyfry, której się zaczyna ten kod, jest jakby określana jakość jajek. No i im jest wyższa cyfra, tym jest gorsza jakość jajko. No i ja widziałem tylko dwójki dzisiaj w sklepie, czyli prawie najgorsze, więc pfu, wiadomo co, wiadomo kogo. A zerówki to są takie najlepsze, które można dostać w sklepie. Oczywiście najlepsze są świeżo spod kurki. Dobrze, zabieramy się do jedzenia moi drodzy i będziemy działać dalej. Łyk kawusi jeszcze z wami zrobię tutaj, żeby przycelebrować nasze kolejne spotkanie. Cheers, moi drodzy. Jeśli też pijecie, jecie, czy coś tam robicie takiego podobnego jak ja. Gorące jeszcze. O, tak. Yes. Yes. Ja nie wiem, nie? Ludzie chcą, wymagania mają, że to chcę mieć tutaj, kurde, jakieś 14 basenów, 15 prywatnych szefów kuchni i 16 siłowni. Moi drodzy, kawka to naprawdę wygodne miejsce, żeby usiąść. Najlepiej jakby jeszcze jakiś towarzysz był do tego, z którym można fajnie porozmawiać. Towarzyszka, wiesz co chodzi. Człowiek jest szczęśliwy, ludzie. A to, że można się dorobić, oczywiście, ja też chcę. Jakby mieć takie, wiesz, mam marzenia, jeśli chodzi o jakiś wielki dom i tak dalej, ale póki, wiesz, dążysz do tego, robisz coś w kierunku, żeby te marzenia spełnić, no to cel, ciesz się takim, kurde, takim czymś też, nie? Ja to jak siedzę, patrzę na to, że spróbowałem teraz tej kawy, odsłoniłbym tylko tam roletę, miałbym widoczek na morze. Moi drodzy, piękna sprawa. No. Się teraz zamyśliłem chwilę, ale naprawdę, coś niesamowitego. I tak wiesz, szczerze to doceniam, nie? Czuję to. Bo niektórzy próbują tak sobie, o, jestem wdzięczny. I nie czują tego. To nie działa, nie? Nie powinno tak być. A ja serio, tak kurwa, teraz patrzę na to i... Dobra, wystarczy. Ha! Co leży, nie? Co leży, nawet muzyka nie leci, nic nie leci, żaden YouTube nie leci. O, nic. Jestem wyjebany dzisiaj. Bez kitu, dosłownie. Nie mam w ogóle kreatywności, kurde. Nie chcę się wypalić z tym challenge'u i dzisiaj po prostu chilluję. Cały czas w ogóle myślę, że dzisiaj jest poniedziałek, nie? A nie jest poniedziałek dzisiaj. Ale dzień. Na pewno dzisiaj trening zrobię. Tego jestem pewien. Natomiast o której to jeszcze nie wiem. I póki co to tak będę leżał, nie? Czasami tak trzeba po prostu, nie? Człowiek sobie się położy i będzie leżał. Będzie odpoczywał. Ale to jest kurde. Śmieszne w sumie. Spójrz mi w oczy. Potrzebuję tego, rozumiesz? Drogi widzu. Czasem każdy z nas tego potrzebuje. I teraz ten głos wrzucę. Nie no, tak się patrzę na ABS. Coś słabo, trzeba nadrabiać. I opędzlowane. Tym razem zerówki jajeczka znalazłem, także wszystko wyszło dobrze. I teraz siłownia. Jest taka chillera, mordeczki. Przed siłeczką sobie tutaj przyszedłem się zrelaksować. I mega wdzięczność jest.
Mega wdzięczność jest, że dzisiaj sobie mogę tutaj poleżeć w ciepłym słoneczku. Znaczy słoneczko już zaszło, ale ciepło jest i jest super. Dzień wdzięczności. Ha! Siema. Nie nagrywam dzisiaj treningu. Zobaczymy jak pójdzie bez nagrywania. Będę mógł się bardziej skupić w końcu. Więc nagram wam to przed treningiem, tak? I po treningu wam nagram. Więc przenosimy się zaraz po treningu z powrotem. Okej. Jesteśmy po treningu. Sami powiedzcie, czy widzicie różnicę, czy trochę dzisiaj mnie napompowało. Szybki trening, 45 minut. Okej. Wsuniemy sobie coś po tym treningu, nie? Zobaczcie, co kupiłem. Oczywiście przed treningiem, bo sklepy zamknęli. Mozzarella, mielone mięsko i serek wiejski. Oczywiście nie wszystko zjem naraz, żeby nie było, nie? Że serek z mięsem jem, ale no, nieważne, lecimy. Zobaczcie, mięsko, ryż, fasola, ser, sos pomidorowy i na deserek ten proteina z jogurt. Wdzięczny, moi drodzy, wdzięczny. Zabieramy się do jedzenia, trening był spoko w miarę. Mógł być lepszy, ale był w porządku. Wdzięczny, wdzięczny, tak cały dzień dzisiaj powtarzam, jakbym był jakiś kurde oświecony czy co. Możecie sobie pomyśleć, ale kurde, no praktykuję. Dzisiaj jest taki też dzień chillerki bardziej, takich rozkmin, nic w zasadzie zbytnio nie robiłem. Chciałem odpocząć, czułem się zmęczony po prostu odkąd wstałem, więc to mi dało znak, że potrzebuję dnia resetu. No więc tak jak mówię, idę jeść i dzisiaj wieczorem postaram się, tylko po prostu zrobić. Dzisiaj wieczorem jeszcze walnę selekcję hiszpańskiego i poleżę, nic nie będę na noc oglądał, ani słuchał, po prostu rozkminy. Jak na przykład nie mam nic do roboty, to staram się jakby na siłę nie włączać i nie oglądać jakichś głupot, na przykład na YouTubie czy coś, tylko poleżeć chwilę, chociaż takie pół godziny, godzinę w ciągu dnia bez niczego, bo to się mega przydaje, ci powiem. Bo są wtedy takie, jak to mogę nazwać? Myśli się jakby układają i dzięki temu generują się nowe pomysły fajne. Może tak to nazwę, nie? Tak to mniej więcej u mnie działa. I u ciebie by też to tak zadziałało. Przetrawia mi się wszystko w głowie. O, to jest fajne określenie. Ok, idę zjeść i tak jak mówiłem, lekcja hiszpańskiego i rozkminki. A jutro myślę, z nową energią się obudzę. Będę miał więcej energii jutro. Takie mam przeczucie. Także moi drodzy, fajnie, że oglądaliście, że byliście, dzięki, subskrybujcie kanał i lecimy dalej z challenge'em, nie poddajemy się, moi drodzy, 26 dzień z rzędu, nie ma co gadać, no, fajna przygoda, do jutra.